Paweł Piszczatowski jest wykładowcą akademickim, zajmuje się literaturą, jest germanistą, ale kiedy chce odpocząć, wyjeżdża w takie miejsca, gdzie chyba nie ma za dużo literatury, ale może się mylę. Jest jedno takie miejsce, do którego wracam bardzo chętnie i byłem tam już naprawdę wiele razy, ale na pewno jeszcze tam wrócę, choć chyba nie w tym roku. Jest to mała wysepka, położona na samym południu wód terytorialnych Danii. Stamtąd widać już przy dobrej pogodzie północne Niemcy. Wyspa nazywa się Ero, a tak naprawdę nikt nie wie do końca, jak się ta wyspa nazywa, bo tylko mieszkańcy tej wyspy umieją wypowiedzieć to bardzo trudne słowo w odpowiedni sposób. Czy ona ma jakąś taką historię, która się wiąże z twoim zawodem, czy po prostu jest cichym, spokojnym, wakacyjnym miejscem, na które łatwo się dostać? Wbrew pozorom nie jest łatwo się tam dostać, ponieważ trzeba zaplanować długą wyprawę promem. Wiele wysp duńskich połączona jest w tej chwili nowoczesnymi mostami ze stałym lądem albo z większymi wyspami. Tutaj cały czas trzeba przeprawiać się promem. Czy jest to wyspa, która jest jakoś zakotwiczona w literaturze? Chyba nie, chociaż urodził się tam i wychował pewien duński pisarz, który opowiada historie związane z tą wyspą, ale to nie jest ten rodzaj literatury, który by mnie szczególnie interesował i to nie jest też przyczyna, dla której chcę tam wracać. Ta wyspa raczej jest sama w sobie pewną opowieścią, która nie potrzebuje jakiegoś dodatkowego literackiego warsztatu, żeby wybrzmiała, bo ta opowieść jest ukryta w samej jej strukturze, w tej ziemi, która ją tworzy, w tych wspaniałych klifach, w tym otoczeniu morzem, wiatrem, w tych ludziach, którzy niewiele mówią, ale z ich twarzy można wyczytać bardzo dużo. I chyba to jest taka prawdziwa poetycka narracja, która jest tam cały czas obecna, mimo że nie przybiera jakiejś takiej tradycyjnej literackiej formy. Czy jest tam taka infrastruktura, która pomogłaby nam się rozgościć? To jest wyspa, gdzie nie ma dużych hoteli. To nie jest wyspa, która jest nadmiernie eksploatowana przez współczesny przemysł turystyczny. Czasami przyjeżdżają tam jakieś autokary z grupą najczęściej jakichś starszych ludzi, ale to jest raczej taka wyspa, która jest w jakimś sensie, powiedziałbym, zamknięta na świat zewnętrzny, ze względu na to, że trudno się tam dostać, że nie jest znaną destynacją turystyczną, że można tam tak naprawdę przeniknąć wtedy, kiedy znajdzie się dostęp do ludzi, którzy tam mieszkają. Ja mam takie wielkie szczęście, że mam przyjaciół, którzy są z tą wyspą związani i to jest niezwykła przygoda odkrywać ten jedyny w swoim rodzaju świat, mając ich za przewodników, bo gdybyśmy chyba sami trafili do tego świata, to byśmy nie wynieśli z niego zbyt wiele. Niektórzy turyści lubią takie miejsca, w których w zasadzie nie ma takich typowych turystycznych atrakcji. To są przeważnie tak zwane końce świata i dzisiaj w Ucho na Świat taki koniec świata polecamy. Paweł Piszczatowski wraca na pewną duńską wyspę, na którą wprawdzie trudno się dostać, ale jeżeli tam już jesteśmy, to co jest takim głównym tematem wypoczynku? Przyroda czy dobra kulturalne tego miejsca? Więc wyspa Ero to przede wszystkim niesamowita i niecodzienna przyroda, wspaniałe krajobrazy. To jest mała wyspa, która ma około 30 km długości, a na szerokość jest taka, że czasami widać z jednej i z drugiej strony otwarte morze, więc jest naprawdę wąska. I ta obecność morza, która okala nie tylko tę wyspę, ale także człowieka, który po niej chodzi ze wszystkich stron, morza, które niesione jest też wiatrem, które słychać zewsząd, które tworzy jakąś taką niesamowitą atmosferę związaną z ciągłymi zmianami pogody. To jest wyspa, która ma bardzo dużo klifowych wybrzeży. Można robić wielogodzinne spacery, nie spotykając nikogo na pięknych, klifowych plażach. Jest to wyspa, która od jakiegoś czasu stanowi przestrzeń wielu takich bardzo ciekawych ekologicznych projektów, które próbują rewitalizować przestrzenie, ekosystemy, które zostały na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zawłaszczone przez takie intensywne rolnictwo.
To jest też bardzo ciekawe miejsce, gdzie można patrzeć, jak człowiek próbuje oddawać naturze to, co kiedyś je zabrał. Ile czasu trzeba, żeby na tej wyspie naprawdę odpocząć i poczuć się z tym miejscem jakoś zsynchronizowanym? Co najmniej 2 tygodnie. To jest taka wyspa, która nakłania człowieka do porzucenia pośpiechu. To jest taka wyspa powolności, taka wyspa, na której się zwalnia. I to jest w tym sensie również doskonałe miejsce na wypoczynek, zwłaszcza jeżeli żyjemy w świecie, który jest ciągłą gonitwą i gonieniem terminów, które zawsze są na wczoraj. Więc trzeba się w tej wyspie rozsmakować. Trzeba dać sobie też taką możliwość i prawo do tego, żeby po prostu nic nie robić i cieszyć się z samego faktu, że się jest w takim, a nie innym miejscu i jest się wśród takich, a nie innych ludzi. Paweł Piszczatowski jest wykładowcą akademickim, który jeżeli chce sobie odpocząć, to dociera do wyspy Ero. To jest malutka wyspa na wybrzeżu duńskim. Dla jakiego podróżnika może to być bardzo fajne miejsce? I czy to zależy od pogody? Czy wybrać się tam w jakimś konkretnym momencie jest najlepiej? To jest wyspa, która charakteryzuje się tym, że nie ma tam wyraźnych różnic między porami roku. Panuje tam taki bardzo typowy morski klimat, to znaczy zimą nigdy nie ma mrozu, latem nie jest też zbyt gorąco. Najlepszym miesiącem dla osób, które lubią słońce i dobrą pogodę, jest na pewno sierpień. Wtedy jest najwięcej słonecznych dni, najmniej opadów i w miarę łagodne wiatry. Ale nie będę ukrywał, że to jest jednak miejsce, podobnie pewnie jak cała Skandynawia, które jest pod tym względem wymagające. To znaczy trzeba przygotować się na bardzo różne stany pogodowe. Trzeba też lubić takie niespodzianki, które potrafią zaskakiwać kilka razy w ciągu dnia. Ja na przykład lubię być tam też późną jesienią, kiedy panuje tam taka bardzo surowa pogoda, która wydaje się zagrażać człowiekowi, sprawiać, że człowiek czuje się niepewny, ale z drugiej strony pozwala też poczuć jakieś takie niesamowite ciepło, kiedy jest się w domu przy ciepłym kominku i można się wtedy jakoś w taki zupełnie niesamowity sposób zrelaksować. Co się jada na wyspie Ero? Czy są jakieś lokalne przysmaki niezwykłe? To jest oczywiście wyspa, która żyje morzem i przede wszystkim jada się doskonałe, świeże ryby. Prosto z kutra. To jest zawsze ryba, która jest sezonowa. Latem są to przede wszystkim halibuty, flądry, zimą są to raczej dorsze, także węgorze. Bardzo fajną ciekawostką kulinarną są tamtejsze krewetki. Krewetki, które są poławiane przez wyspecjalizowanych rybaków. Niedaleko znajduje się taka inna mała wysepka, to jest taki rodzaj archipelagu, na której na stałe mieszka tylko 2 starych już w tej chwili bardzo rybaków, którzy przez całe życie zajmowali się wyłącznie poławianiem krewetek. Te krewetki są bardzo malutkie, mają bardzo delikatny smak. Przez całe pokolenia były dostarczane jako wielki przysmak na dwór królewski do Kopenhagi. I to jest rzeczywiście coś, co stanowi taki niecodzienny przysmak tej wyspy. Też w tym sensie niecodzienny, że niekoniecznie Skandynawię kojarzymy z tego typu owocami morza. W Ucho na Świat z Pawłem Piszczatowskim, który jest wykładowcą akademickim i germanistą, ale też eseistą, wędrujemy na pewną małą wyspę na wybrzeżu duńskim, o której właściwie prawie nikt nie wie. To jest też taki znak czasów, że małe miejscowości, także tutaj u nas na Podlasiu, ale i takie właśnie wyspiarskie wyludniają się i zaczynają żyć zupełnie innym życiem. Być może turystyka to jest taki kierunek, który może je aktywować. Jak to wygląda na wyspie Ero? To jest bardzo ciekawe, bo wyspa Ero w przeszłości, w późnym średniowieczu, była bardzo ważnym ośrodkiem handlowym i także politycznym z tego względu na mapie Morza Bałtyckiego. Na tej wyspie znajdował się wtedy 2 pod względem znaczenia port morski po porcie w Kopenhadze. W tej chwili nie ma praktycznie już śladu po tej wielkiej hanzeatyckiej świetności tego miejsca. Przez wiele
lat, aż do końca XX wieku, była na tej wyspie stocznia, która produkowała eleganckie żaglowce. W tej chwili ta stocznia już też nie funkcjonuje, bo po prostu nie wytrzymała globalnej presji konkurencji. W związku z tym ta wyspa, można odnieść wrażenie, że przeżywa swoistego rodzaju upadek, kryzys demograficzny. Młodzi ludzie nie chcą już tam mieszkać ze względu na to, że jest to wyspa położona jak na tamte rejony świata, naprawdę na końcu świata. Żeby dostać się do szkoły, trzeba płynąć promem. Żeby skorzystać z opieki szpitalnej, trzeba płynąć promem. W związku z tym staje się to bardzo uciążliwe dla młodych ludzi, którzy szukają lepszych możliwości życia dla siebie i dla swoich rodzin na stałym lądzie, w większych miastach. W związku z tym jest tam mnóstwo przepięknych domów, które stoją puste, są wystawione na sprzedaż i nikt ich nie chce kupić. W tym sensie jest to takie miejsce, które napawa też pewną melancholią nad takim czymś, co nazwałbym przemijaniem pewnych form życia, co zresztą znamy z wielu miejsc, również w Polsce. Czy turystyka byłaby dla tej wyspy szansą? Myślę, że tak. Musiałaby być to bardzo specyficzna turystyka, bardzo zrównoważona pod względem ekologicznym i taka turystyka, która by wpisywała się w unikatową atmosferę tego miejsca, która by tej atmosfery nie zniszczyła. Musiałoby być to bardzo przemyślane i ktoś musiałby mieć naprawdę ciekawy i fajny pomysł na to, jak zagospodarować takie miejsce dla celu właśnie takiej zrównoważonej, ekologicznej turystyki. Paweł Piszczadowski jest eseistą, wykładowcą akademickim, naukowcem, germanistą, ale kiedy chce odpocząć jako turysta, to pozostawia literaturę i jedzie w zasadzie w stronę Danii. My tutaj w Polsce nie mamy o Danii takiego zdania, że to jest jakiś raj turystyczny, bo jeżeli już się dostaniemy do Danii, to mało kto wyrusza, żeby oglądać te malusieńkie wyspy. Czy są jakieś przewodniki, czy są jakieś tropy, po których można podążać? Dostanie się na wyspę Ero, którą trudno znaleźć w jakichś popularnych przewodnikach turystycznych. Nie jest wcale takie trudne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jadąc tam z Polski, wystarczy zabrać ze sobą samochód. Można w przeciągu 10-12 godzin pokonać trasę, która dzieli nas od miejsca, w którym musimy się przesiąść na prom. Potem czeka nas jeszcze podróż promem. Nie trzeba korzystać z samolotu, chcąc się tam dostać, ale można skorzystać z bardzo ciekawej oferty miejscowych przelotów małymi 2-3-osobowymi awionetkami, które mogą nas zabrać, najlepiej o wschodzie słońca, na oglądanie niesamowitego krajobrazu tego niewielkiego archipelagu, który składa się z kilkudziesięciu wysp, spośród których tylko 3 lub 4 są zamieszkałe. I mamy wtedy do czynienia z czymś, co zapiera dech w piersiach. Ten żywioł i to piękno jest nieporównywalne z niczym innym. No i jest to oczywiście, jeżeli chodzi o mobilność, to jest oczywiście też miejsce, które zaprasza do tego, żeby się wybrać w morze, żeby wsiąść na łódkę albo na statek, który zabierze nas na wycieczkę, na wyprawę, dobije do brzegu bezludnych wysp, gdzie będziemy mogli korzystać z takiej zupełnie już niezmąconej niczym możliwości korzystania z tych uroków, które te wyspy nam mogą zaoferować. Polski turysta trochę się obawia, skądinąd słusznie, że Dania jest krajem najzwyczajniej w świecie drogim. Dania jest krajem bardzo drogim, jeżeli chodzi o usługi, w tym usługi gastronomiczne. W związku z tym, jeżeli byśmy chcieli tam stołować się w restauracjach, to rzeczywiście trzeba byłoby się wyposażyć w bardzo gruby portfel. Wyspa Ero jest jednak pod tym względem bardzo bezpieczna, ponieważ tam tych restauracji praktycznie nie ma. Tam mieszkają ludzie, którzy gotują sobie po prostu w domach. To nie są turyści, którzy stołują się na mieście. W związku z tym ta infrastruktura gastronomiczna nie jest jakoś szczególnie rozbudowana, a co za tym idzie, też nie rujnuje naszego portfela. Jeżeli tam mieszkamy, to wynajmujemy sobie po prostu jakiś
mały dom, który możemy znaleźć na popularnych portalach pośredniczących w tego typu wynajmach, gdzie mamy do dyspozycji kuchnię i wszystkie potrzebne sprzęty po to, żeby sobie przygotowywać pyszne posiłki z tego, co możemy z łatwością tam kupić. Natomiast jeżeli chodzi o ceny żywności, to nie są one aż tak znacznie wyższe, niż nam się wydaje, kiedy myślimy o cenach i kosztach życia w Skandynawii. Gdzie można szukać informacji dotyczących na przykład awionetek albo możliwości wybrania się kutrem na ryby z lokalnymi rybakami? Czy jest takie miejsce, które będzie dla nas źródłem informacji? Kiedy wsiadamy na prom, a nie mamy innego wyjścia, bo jest tylko ta droga, żeby się tam dostać, to wszędzie na pokładzie znajdziemy co roku na nowo redagowane i wydawane przewodniki po tej wyspie. Przewodniki, które dostępne są w kilku językach, także po angielsku, niemiecku, francusku. Każdy znajdzie na pewno materiał, który z łatwością zrozumie i tam znajdziemy wszystkie potrzebne informacje, wszystkie wskazówki, wszystkie adresy, numery telefonów. Kiedy dobijemy do portu w Eroskoping albo w Mastal, przy samym porcie i w jednym i w drugim mieście znajdują się biura informacji turystycznej, gdzie zostaniemy obsłużeni w języku angielskim. Tam wszyscy posługują się biegle językiem angielskim i niemieckim. I nie zapominajmy, że Duńczycy to są jedni z najbardziej zadowolonych z życia mieszkańców tej planety, więc możemy liczyć, że wszędzie zostaniemy potraktowani w sposób bardzo życzliwy i przyjazny.